nie przedłużać, bo i tak już jesteśmy po czasie. Szanowni Państwo, otwieram obrady nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu. Witam na sesji radnych oraz zaproszonych gości, burmistrza miasta Łowicza, pana Krzysztofa Jana Kalińskiego. Zastępcę burmistrza miasta, pana Bogusława Bończaka. Panią sekretarz Marię Więckowską. Pracowników urzędu, dyrektorów szkół. Na sesji Rady obecnych jest 17 radnych, wobec czego podejmowane uchwały będą prawomocne. Porządek obrad 35. nadzwyczajnej sesji został przesłany wszystkim zaproszonym. Szanowni Państwo, wpłynęło pismo burmistrza, które teraz odczytam. Zwracam się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad nadzwyczajnej sesji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Łowicza dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Wprowadzenie przedmiotowej uchwały wynika z przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Skierniewicach analizy prawnej uchwały nr 33/229/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29 grudnia 2016 i zmiany zapisu paragrafu 16 wyżej wymienionej uchwały. Proponuję przegłosowanie zmiany porządku obrad polegającym na wprowadzeniu w punkcie 4 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu miasta Łowicza dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. Kto jest za taką zmianą porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, więc jednogłośnie zmieniliśmy porządek obrad. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Nie ma, zatem przyjęliśmy porządek obrad. Na sekretarza dzisiejszej nadzwyczajnej sesji proponuję radnego Józefa Szczepanika. Czy radny wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. I przechodzimy do punktu 3. Rozpatrzenie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. I zapraszam, najpierw zacznie pan burmistrz Krzysztof Jan Kaliński. Nie, pani naczelnik, już może pani usiąść, ja tylko wygłoszę takie krótkie exposé. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Minęło pół roku i trochę od informacji pod koniec czerwca Ministerstwa Edukacji o zmianie sieci szkół. W takim momencie, który wzbudził dużo niepokoju wśród nauczycieli i dyrektorów, zaczęły się wakacje i nauczyciele, dyrektorzy gimnazjów po prostu nie bardzo cieszyli się z wakacji. I zaraz 30 czerwca poprosiłem dyrektorów o spotkanie i zapewniłem, że ja już to Państwu mówiłem, ale przypomnę, bo tego zapewnienia będę się w najbliższym czasie trzymał i trzymam. I zapewniłem, że wezmę, tak jak mi to 2 miesiące temu pani dyrektor Jolanta Urbanek przypomniała, że wezmę cyrkiel, linijkę, ekierkę, kątomierz i lupę, przyjrzę się wszystkim godzinom i będę się starał, żeby nauczyciele nie stracili pracy, że będziemy robić wszystko, żeby chociaż na pół etatu. Powiedziałem też wtedy, wiem, że ZUS będzie po stronie miasta, będą koszty, ale zapewnijcie swoich nauczycieli, pracowników szkoły, że wszystko zrobimy, żeby
mieli pracę. Chociaż zdawaliśmy sobie wtedy już sprawę, że ubywa nam 1/9 dzieci, 1/9 subwencji, 1/9 etatów, 1/9 wszystkiego, co się wiąże ze szkołami. A koszty utrzymania są te same, bo nie da się ogrzewać szkoły o 1/9 mniej, nie da się sprzątać o 1/9 mniej, nie da się o 1/9 mniej utrzymywać kuchnię w szkole i kuchni też nawet wykorzystać o 1/9 mniej. Później były spotkania z dyrektorami szkół, a taki najbardziej intensywny czas rozmów o oświacie dopiero w styczniu. Nie za późno, ponieważ nadal nie wszystko wiedzieliśmy. Zapytał ktoś z Państwa, nie wiem, pan Robert Wójcik na sesji, dlaczego nie wprowadziliśmy tego na tamtej sesji. A nie, pan Mariusz Siewiera, przepraszam. Zapytał, dlaczego na tamtej sesji. Otóż tego dnia była pani Ella Szachogłuchowicz z Wydziału Spraw Społecznych w kuratorium w Łodzi, było 170 osób i tam podano, pan kurator podał informacje, które już by zmieniły dzisiejszy projekt uchwały, który macie państwo. Dlatego w Kutnie wczoraj też sesję nadzwyczajną zrobili i ogłosili. I tak się dzieje w innych też gminach. Najgorętszy czas rozmów o oświacie, jeszcze raz powiem, był w styczniu, a szczególnie po 16 stycznia, gdy pan prezydent, 16, dobrze mówię? 16 podpisał, tak, podpisał ustawę i dopiero w sumie za 3 dni na stronie ministerstwa ukazały się wzory uchwał, one miały być wcześniej, ukazały się no, dotyczące właśnie sposobów rozwiązań odnośnie gimnazjów. Poprosiliśmy Państwa już na sesji grudniowej o wybór przedstawicieli do zespołu pracującego nad nową siecią szkół. Było spośród Państwa 4 radnych. Do tego zespołu pierwotnie w drodze wyboru z dyrektorami wybraliśmy 3 dyrektorów. Ostatecznie moim zarządzeniem wprowadziliśmy wszystkich. Oprócz tego pani naczelnik Małgorzata Nowak, pani Ela Szachogłuchowicz, pani sekretarz i pani mecenas Jolanta Służalska-Mrożeska. Właściwie najważniejsze tutaj może, bo ustalenia były różne i różne były koncepcje wcześniej. A najważniejszą, no ja właściwie decyzję podjąłem 24 we wtorek stycznia na tej sali, gdy spotkaliśmy się z dyrektorami, z przedstawicielami Rady Miejskiej, przedstawicielami związków zawodowych i po takim dłuższym wywodzie, czym się kierowaliśmy, czym ja się kierowałem, że dobrem dzieci na pierwszym miejscu, dobrem rodziców, którzy nie muszą wybierać między szkołą, która by się mieściła między szkołami, które byłyby w jednym budynku, jeżeli by takie rozwiązanie miało być dobrem nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty, demografią i tu u nas nie jest to tak źle i na koniec również finansami. Przedstawiałem szeroko, że dbamy o oświatę w naszym mieście, mamy małe klasy i szerokie zajęcia
czy w przedszkolach niepłatne, czy w szkołach również, podziały na grupy, tam gdzie tylko to możliwe, mamy bardzo dobrych dyrektorów, bardzo ofiarnych nauczycieli, mamy we wszystkich szkołach różne działania, ale wszystkie takie dla dobra dzieci, rodziców, otoczenia, dla ludzi, dla osiedla, dla całej dzielnicy, jeżeli to jest na przykład na Korabce, że różne są wyniki, bo są różne dzieci, to od dzieci zależy, czy chcą się uczyć, czy się nauczą, czy przyjechały z Domaniewic i z Bednar, żeby uczyć się w naszych szkołach, że właściwie z gminy Łowic, sąsiednich gmin, do wszystkich szkół dzieci przyjeżdżają poza naszymi łowickimi i tym samym subwencja oświatowa z nimi przychodzi. Zawsze mówiłem, że w gimnazjum numer 2 tych dzieci z zewnątrz jest najwięcej i stąd ta subwencja największa. Chciałem w tym miejscu powiedzieć też, że dosyć spokojnie u nas wchodzi ten nowy system oświaty w naszym mieście. Było trochę emocji, one są zrozumiałe. Gdy w 1999 roku nam w pierwszym liceum ubyła 1/4 klas, 1/4 uczniów, 1/4 pracy. Też byliśmy na tej sali i ja też w imieniu szkoły przemawiałem. Chcieliśmy, żeby powstało gimnazjum przy naszej szkole. Też było w nas mnóstwo emocji, a później szkoła jakoś sobie z tym i my jako nauczyciele poradziliśmy. Wiecie też Państwo, to nie jest tajemnicą, że w szkołach ponadgimnazjalnych jest pracy mniej, etaty są krótsze, czy nawet nie ma etatów, bo są godziny, niż w szkołach miejskich. I też to, co mówiłem takim określeniem potocznym, że szkoły ponadgimnazjalne łykną tę 1/9 naszych uczniów i dopiero sobie uzupełnią etaty. No taka jest sytuacja wszędzie. Media ogólnopolskie skupiały się przede wszystkim na miastach dużych. I tego problemu, który jest w gminie Łowicz, w gminie Nieborów, z problemem Kąpiny, czy w Zielkowicach, czy o takich Łowiczach, Głownach i Brzezinach mniej mówiono. A w dużych miastach nie ma większego problemu, bo pamiętajmy, że prezydentowi podlegają szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. W związku z tym tam właściwie przejdzie ta trzecia gimnazjum do pierwszej liceum i tam problemów i z zatrudnieniem nauczycieli, najbliżej w Skierniewicach, nie ma, bo organem zarządzającym dla nich jest prezydent i te wszystkie sieci szkół. U nas, mimo że tak jak powiedziałem, rozumiem te emocje, mimo wszystko bardzo dziękuję dyrektorom szkół, że Państwo bardzo nam pomogliście i mówiąc swoją opinię i przekazując to, co mówiłem ja, Pani Naczelnik, to, co mówiliśmy, przekazywaliście nauczycielom, pracownikom innym szkoły i jeżeli organizowaliście spotkania, to one były no, po to, żeby wyjaśnić, a nie żeby podkręcać atmosferę. Dziękuję przedstawicielom związków zawodowych, bo też Państwo nam swoją opinią pomogliście. Dziękuję Państwu i tym czworgu radnych i wszystkim Radzie Miejskiej, bo po Państwa wypowiedziach i na tamtej sesji, i na komisjach
widzimy, widzę, że Państwo to rozwiązanie akceptujecie. Dziękuję też mediom, bo też Państwo nam bardzo pomogliście. Naprawdę, pisaliście bez jakichś tam zbędnych komentarzy, bardzo normalnie, bardzo konkretnie, jak jest, jak ma być, dlaczego tak ma być. Szanowni Państwo, to jest najlepsze rozwiązanie. To jest po prostu najlepsze rozwiązanie dla sieci szkół w Łowiczu. Dla dzieci, dla rodziców i dla nauczycieli i pracowników. Najlepsze po prostu. Będą problemy już w najbliższych, właściwie w najbliższym roku jeszcze one będą organizacyjne przede wszystkim. Ale z zatrudnieniem jeszcze tak dużych problemów nie będzie. I jeżeli na wniosek nauczycieli, na spotkaniu w Związku Nauczycielstwa Polskiego poprosiłem kierownictwo Zakładu Usług Społecznych, ZUS-u, poprosiłem o spotkanie. To spotkanie jest umówione i będzie. I jeżeli większość nauczycieli, którym przysługują świadczenia kompensacyjne i emerytury, z nich skorzysta, to większych problemów z zatrudnieniem, z pracą nie będzie. A nauczyciele są zainteresowani tymi świadczeniami, przyjdą na to spotkanie, bo przecież też z nami rozmawiają. I nie będzie też problemów większych w Łowiczu za 2, za 3, za 5 lat. Rozmawiałem z burmistrzami, wójtami różnych samorządów i no, prostym tekstem mówili, no na razie przekształciliśmy gimnazjum w szkołę podstawową, bo tak chcieli nauczyciele, ale dopiero za 5 lat będziemy mieć kłopot. Bo po prostu nie utrzyma się ta czy tamta szkoła. A my, dopóki istnieje gimnazjum numer 1, będziemy je stopniowo no, ożywiać w inny sposób, żeby nie stały pomieszczenia puste. I to będzie ten problem organizacyjny. Problem organizacyjny będzie z pracowniami w gimnazjum, z gimnazjum numer 2, w szkole numer 2. Z gimnazjum numer 1 w szkole numer 1. To te problemy, ale to daliśmy sobie radę do tej pory z tym wszystkim, damy sobie radę również z tym wszystkim. Budynek w Alejkach na pewno będzie żył, również trochę szkołą, to co mówiłem już wielokrotnie i nie chciałbym się powtarzać, biblioteką, wykorzystywaną kuchnią. Czy będą oddziały przedszkolne? Na komisji społecznej mnie o to pytano. Zobaczymy. Po naradzie z dyrektorkami przedszkoli, po już istniejących nowych żłobkach z dofinansowaniem unijnym, no wiemy, że może zmieścimy się w tych przedszkolach, które są, z tymi oddziałami, które będą. Ewentualnie będziemy się zastanawiać nad przeniesieniem oddziałów przedszkolnych z korytarzy w przedszkolach do gimnazjum numer 1. I takim trochę rozluźnieniem przedszkoli. Ale to nie jest problem, który na dzisiaj trzeba rozwiązać, z nim możemy poczekać. Bardzo się cieszę, że jest Państwa akceptacja, którą poprzez głosowanie na komisjach Państwo już przedstawiliście, że nie jest tam jednym głosem przegłosowywana, czy w atmosferze jakichś emocji niepotrzebnych. Nadal powtarzam, u nas to rozumiem te emocje, które były. Rozumiem.
Rozumiem to, jeżeli się coś dzieje tak bez niczego i takie siadłe mleko jest tylko, to też jest niedobrze. Emocje też są potrzebne i trzeba też powiedzieć konkretnie, co się o czymś sądzi i wtedy jest dobrze po prostu. Także poproszę panią naczelnik o przedstawienie tego projektu i jeszcze uzupełnienie. I jeszcze raz na koniec dodam, proszę państwa, dla wszystkich i dla oświaty w Łowiczu jest to najlepsze rozwiązanie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Małgorzata Nowak. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, po takim wstępie pana burmistrza, no cóż dodać, powiem tylko tak. Podstawę prawną dla podjęcia niniejszego projektu uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego stanowi artykuł 206 ustępy od 1 do 4 ustawy wprowadzającej przepisy prawa oświatowego. Uchwała zawiera dość dużo załączników wynikających właśnie z tych kolejnych ustępów artykułu 206, bowiem przedstawia sieć placówek w okresie przejściowym, czyli do 31 sierpnia 2019 roku, granice obwodów również w tym okresie, warunki włączenia tych dwóch gimnazjów, o których pan burmistrz wspomniał, gimnazjum numer 1 do szkoły podstawowej numer 1 i gimnazjum numer 2 do szkoły podstawowej numer 2, te warunki są określone w załączniku numer 5 do przedstawionego państwu projektu uchwały. Natomiast te dwa ostatnie załączniki, numer 6 i numer 7, jest to sieć placówek i granice obwodów już docelowo po tym okresie przejściowym od 1 września 2019 roku. Uzasadnienie, które też państwo macie przedłożone do niniejszego projektu uchwały, zawiera argumenty z punktu widzenia właśnie dobra ucznia, rodzica, nauczyciela, argumenty przemawiające za tą koncepcją, czyli za włączeniem gimnazjów do szkół podstawowych. Nie wspominamy tutaj o gimnazjum numer 3 i gimnazjum numer 4, które są w zespołach i one z mocy prawa stają się po prostu szkołą podstawową, ośmioletnią, więc tu jak gdyby no, ustawodawca za nas tak postanowił i tak to jest. Dodam tylko, że projekt uchwały ma charakter intencyjny i służy, jeżeli państwo przyjmiecie tenże projekt, służy do przedstawienia, obligatoryjnego przedstawienia kuratorowi oświaty, przedstawienia i no, na tej podstawie tutaj dokumentów również dotychczas obowiązujących uchwał w sprawie sieci i obwodów. Kurator wyrazi, mam nadzieję, pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. Dokument ten będzie stanowił również podstawę do zasięgania opinii związków zawodowych. Wróci zgodnie z nowym prawem oświatowym, wróci pod obrady sesji Rady Miejskiej w marcu, ponieważ ostatecznie, jeżeli pan kurator wniesie jakieś uwagi do uchwały, a mam nadzieję, że nie, ale tak czy inaczej, ta uchwała wróci pod obrady sesji jeszcze w marcu, ponieważ do końca marca muszą być uchwały podjęte już ostateczne. I to tyle. Ja dziękuję. Jeśli macie państwo jeszcze pytania, to bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Poproszę jeszcze pana Witolda Klejsa, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łowiczu, o przedstawienie opinii. Szanowni państwo, ja już zabierałem głos w sprawie przekształceń w łowickiej oświacie na poprzedniej sesji Rady Miejskiej. Dzisiaj zabieram jeszcze raz głos, ponieważ chciałbym podkreślić, że jest to ważna sprawa dla rodziców, dla uczniów, dla nauczycieli. Państwo podejmiecie ważną decyzję
I ta decyzja to nie jest na rok, na dwa czy trzy, tylko to będzie taka decyzja na wiele lat. I bardzo łatwo jest coś złego uchwalić, a potem ewentualnie próbować to zmienić. Więc jak mówię, to jest ważna sprawa, nurtująca no, całe środowisko łowickie. Chciałem podkreślić, że my podtrzymujemy nasze stanowisko, popieramy tą uchwałę, którą prezentowała pani naczelnik. Uważamy, że to, co proponuje się nauczycielom, jest dobre. Mianowicie włączenie gimnazjum numer 1 do szkoły podstawowej numer 1 i gimnazjum numer 2 do szkoły podstawowej numer 2 po prostu daje dużą szansę większości nauczycieli na zatrudnienie. Ja sobie zdaję sprawę, że ciężko będzie wszystkich, proszę Państwa, zatrudnić, że to naprawdę jest, to nie jest prosta sprawa i nawet na to nie liczę, przyznam szczerze, panie burmistrzu, gdyby się udało wszystkich rzeczywiście zatrudnić, dać ludziom tę pracę, to bardzo będziemy wdzięczni jako nauczyciele. Jednak, proszę Państwa, uważam, że ta propozycja jest przyjazna dla uczniów, dla rodziców, dla nauczycieli. Bardzo prosimy o jej wsparcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania bądź uwagi? To ja teraz tak zrobię. Uprzedziła mnie pani naczelnik. Bardzo proszę, wiceprzewodniczący Rady Marek Borowski. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Nie mogłem być na poprzedniej sesji i powiedzieć, co o tym myślę, więc powiem dwa zdania. Powiem tak, że z wszystkich zakładów pracy w Łowiczu najlepszym zakładem pracy jest Urząd Miejski, a jego szefem pan burmistrz Jan Krzysztof Kaliński. Ja nie zamierzam tu chwalić pana burmistrza, ale bronić, ani bronić, bo pan burmistrz doskonale się obroni, ale słyszę, co się dzieje w różnych zakładach pracy, a słyszę, co tutaj się dzieje. Jak broni nauczycieli, jak broni szkół, jak broni wszystkiego, co jest wartościowe. Bo wartością nadrzędną jest wiedza. A pan burmistrz wie doskonale, bo był nauczycielem. Tak myślę. A nie rozumie tych ludzi, którzy próbują wplątać w te swoje zawiłości rodziny, dzieci i szkoły i kłócić społeczeństwo. Naprawdę, proszę państwa, to jest bardzo dobre rozwiązanie, które przedstawił pan burmistrz. Proszę mi wierzyć. Ja nie mówię tego od siebie. Ja mówię w imieniu mieszkańców Łowicza, bo chodzę z podniesioną głową, czy na rynku, czy tu i rozmawiam z ludźmi i słucham, co ludzie mówią. Ludzie mówią nieraz, że za dużo jest dla nauczycieli wszystkiego, co dobre, odkładane. Aby nauczyciele. Tak społeczeństwo mówi. Ale ja tłumaczę, że wiedza jest zawsze nadrzędną sprawą. Panie burmistrzu, gratuluję panu, że taką pan podjął decyzję. Podjął pan właściwą decyzję. Naprawdę. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego i nauczycielom i państwu. Dziękuję. Dziękuję. Radna Karina Sędkowska-Staszewska. Szanowni państwo, ja również akceptuję decyzję pana burmistrza i dziękuję moim kolegom radnym. Dziękuję panu burmistrzowi. Jest to decyzja, która wynika z wielu konsultacji. I skoro pan burmistrz mówił o kosztach utrzymania szkół, moim zdaniem ekonomicznym dla miasta i korzystnym dla mieszkańców byłoby przeniesienie samorządowej szkoły muzycznej do budynku po gimnazjum numer 1. Obecnie szkoła muzyczna znajduje się w bardzo małym budynku. A to miejsce po gimnazjum numer 1 gwarantuje komfort nauki i możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych w lepszych warunkach. A przecież budynek musimy utrzymywać i tak, więc po co utrzymywać nam dwa budynki? To jest taka moja sugestia, proszę ją przeanalizować, biorąc pod uwagę dobro dzieci, wygodę rodziców, szkoła w centrum miasta, szkoła muzyczna w centrum miasta będzie łatwiej dostępna. Pytałam na spotkaniu z dyrektorami o pracowników niepedagogicznych. Pytałam o sekretarki, o pracowników księgowości.
Wydaje mi się, że właśnie ktoś taki jak sekretarka i księgowa znalazłby tam miejsce zatrudnienia, a także woźne, więc proszę przeanalizować moją propozycję. Dziękuję. Dziękuję. Radna Zofia Wielemborek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Otrzymany projekt uchwały już na poprzedniej sesji pan burmistrz nam omawiał, jakie propozycje będą przedstawione na sesji nadzwyczajnej. I podobnie jak moi przedmówcy, uważam, że na warunki naszego miasta to jest najlepiej wypracowana propozycja, a tak jak powiedział pan burmistrz, tutaj koleżanka Karina, została ona wypracowana przez zespół, przez Wydział Merytoryczny, pana burmistrza, którzy wsłuchiwali się w to, co mówi miasto, bo proszę zauważyć, chociaż to akurat może nas wprost nie dotyczy, ale tak jak powiedziałam na poprzedniej sesji, na pewno gminy wiejskie będą miały nieco większe problemy. I bardzo mnie cieszy to, że nie są zostawieni sobie nauczyciele, którzy ewentualnie mogą przejść na świadczenie kompensacyjne. I bardzo dobrze, że ZUS tutaj na naszym podwórku, czyli w urzędzie, przyjdzie i pracownikom zainteresowanym szczegółowo temat przedstawi. No bo cóż, idę do ZUS-u, może to trwa krótko, bo jest kolejka, a tutaj pracownik ZUS-u będzie do dyspozycji nauczycieli. Co chcę powiedzieć na koniec? Na pewno te wszystkie aspekty, dzieci, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły, finanse są brane zawsze pod uwagę, ale powtarzam również to, co mówiłam na poprzedniej sesji. Pomimo, że dokładamy do oświaty, nigdy Rada Miejska nie mówi nie. Najwyżej to są pytania takie szczegółowe, czy będą jeszcze zwiększenia środków, czy po prostu, żeby rozszerzyć nam dane zwiększenie inwestycji, bo mamy tą świadomość, że środki dla oświaty to jest po prostu inwestycja na przyszłość. I ja się cieszę, że dziś no, mówimy wszyscy jednym głosem i na pewno tutaj nasza oświata no, przed tą reformą, no reformą, to ten nowy ustrój szkolny, jaki jest prowadzony, nasza oświata sobie z tym poradzi bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radna Zofia Kroc. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Ponieważ musimy sprostać wprowadzanej reformie, to chciałabym również przedstawić państwu kilka moich uwag. Ja osobiście jestem za systemem ośmioletniej szkoły podstawowej, i mówię to z własnego doświadczenia. Mam dwoje dorosłych dzieci. Jedno z nich kończyło ośmioklasową szkołę podstawową, drugie skróconą podstawową i gimnazjum. Pamiętam dobrze swój stres, stres innych rodziców. Pamiętam stres swojego dziecka i innych dzieci przed zmianą otoczenia, środowiska, nowych nauczycieli. To było trudne i wywoływało wiele niepokoju. Dzisiaj stanęliśmy przed faktem powrotu do poprzedniego systemu, który według mojej oceny nie był złym systemem, a myślę lepszym. To do pana burmistrza i do naszej szanownej rady należy, aby z najmniejszym skutkiem tę reformę wdrożyć w życie. Boli mnie, muszę powiedzieć, los nauczycieli, którzy być może w przyszłości będą mieli problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie. Jednak mam nadzieję, że włodarze miasta nie pozostawią ich samym sobie. Nie jestem specjalistą od oświaty, jestem społecznikiem. Mam duży kontakt z mieszkańcami. Jako radna i przewodnicząca zarządu osiedla Stare Miasto prowadziłam konsultacje. Rozmawiałam z rodzicami, nauczycielami. Niektórzy z nich uważają, że wchodząca reforma oświaty jest do końca niedopracowana. I rozmówcy boją się nowego. A przecież to, co teraz robimy, to nie jest nowe. To już było. I jak stwierdziła większość rozmówców, nie było złe.
Czy reforma jest dopracowana, czy nie, to czas pokaże. Po zapoznaniu się z otrzymanymi materiałami, projektem uchwały, uważam, że wariant wdrożenia reformy, jaką proponuje pan burmistrz i eksperci, zespół konsultacyjny, jest dobrym rozwiązaniem. Resztę jakichś niedociągnięć to i niejasności na pewno skoryguje życie. Uważam również, że w gronie specjalistów od oświaty, które zajmowało się wdrażaniem reformy w naszym mieście, zrobiło to najlepiej, biorąc pod uwagę ucznia, nauczyciela, rodzica, no i najważniejszy to aspekt ekonomiczny. Wkrótce poznamy szerzej podstawy programowe tej reformy. Mam nadzieję, że będą one dobre zarówno dla ucznia, nauczyciela i rodzica. Zagłosuję za proponowanym rozwiązaniem i procedowaną dziś uchwałą. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi? Proszę bardzo, radny Robert Wójcik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja też zabierałem głos miesiąc temu, więc nie będę się powtarzał, ale chciałem jednak Państwu uzmysłowić, że my zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Ja nie do końca się zgadzam z moją przedmówczynią, że wszystko jest dopracowane, że ta ośmioklasowa szkoła podstawowa była dobra. Ja mówiłem na wczorajszej komisji o chociażby testach PISA, gdzie nasza młodzież gimnazjalna, jeśli chodzi o rozumowanie, o wiedzę matematyczną, przyrodniczą, jest w czubie krajów Unii Europejskiej. Także te gimnazja nie do końca były złe, bo jednak te wyniki badań pokazują coś innego. Powiedziałem miesiąc temu, że jestem za zmianami ewolucyjnymi, nie rewolucyjnymi. A to są zmiany rewolucyjne. I trochę obawiam się tego eksperymentu na żywym organizmie, a tym żywym organizmem są nasze dzieci. Ja życzę Państwu, żebyście wszyscy mieli pracę, chociaż będzie ciężko, tutaj mówił o tym Witek Klajs, przecież odejdzie nam 300 uczniów. Jeśli część nauczycieli pójdzie na te świadczenia kompensacyjne i pójdzie na emerytury, może nie będzie tak wielkiego problemu, ale nie do końca wierzę też w to, że nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi nie padną, nie będą ofiarami tych zmian. Niemniej jednak uważam, że to rozwiązanie jest najmniejszym złem. Ono niesie za sobą najmniejsze skutki społeczne. Jest ochrona prawna pracy. Ten problem z pracą pojawi się za 2 i właściwie za 3 lata najbardziej. I jeszcze raz chcę podkreślić, w ten sposób nie powinny być wprowadzane zmiany. Powinno to być konsultowane z nauczycielami, ze środowiskiem nauczycielskim. Chociażby dzisiaj ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. Jest przedstawiciel ZNP, nie ma przedstawiciela Solidarności. Ja też chciałbym posłuchać, co powie przedstawiciel Solidarności Nauczycielskiej na temat tych zmian. Musimy też o tym mówić, bo no ja akurat mam 6-letnie dziecko i ja będę to wszystko przechodził. Życzę rządzącym, żeby te cele i założenia tej reformy się spełniły. Życzę, żeby te testy PISA za rok, 2, 3 czy 4 były jeszcze lepsze niż są teraz. Wtedy będziemy oceniać. Ale tutaj deklaruję Państwu, że zawsze będę patrzył bardzo przychylnie na łowicką oświatę, na łowickich nauczycieli. Ja mówiłem o tym miesiąc temu. Subwencja 18 milionów, wydatki na ten rok 38. Ta subwencja wzrosła tylko o 16 zł. Udowadniałem, że to, co przedstawił burmistrz, to już jest za mało. Że 40 milionów to my przekroczymy lekko na ten rok, jeśli chodzi o wydatki na oświatę. Ale macie Państwo naprawdę radę bardzo przychylną łowickiej oświacie. I sobie Państwu życzę, żeby przyszłe rady też takie dla łowickiej oświaty były. Niemniej jednak, reasumując, jest to moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, które niesie za sobą
najmniejsze negatywne skutki społeczne, bo nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi mają ochronę prawną stosunku pracy. Może będą jakieś zmiany do tej ustawy, może będą w przyszłości jakieś rozwiązania i być może obejdzie się bez zwalniania was, czego wam bardzo życzę. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny wspomniał, że chciałby usłyszeć stanowisko Solidarności. Ono wpłynęło, stanowisko Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Łowiczu w sprawie planowanych zmian w sieci szkół podległych Urzędowi Miasta w związku z reformą oświaty, i odczyta to stanowisko pan burmistrz. Przewodniczący pan Witold Nodzak musiał wyjechać i prosił o to stanowisko. Komisja przyjmuje z niepokojem informację o planowanej reorganizacji szkół, ponieważ może się to wiązać ze zwolnieniami pracowników. Najważniejszą rolą Solidarności Oświaty jest dbanie o dobro na uczniów i nauczycieli. Chcielibyśmy, aby nikt z zatrudnionych w gimnazjach nie stracił pracy. Naszym zdaniem podczas realizacji reformy szkolnictwa w Łowiczu, która wiąże się z likwidacją, w nawiasie wchłanianiem gimnazjów w okresie przejściowym, należy po pierwsze koszty wchłaniania pracowników gimnazjów rozłożyć na wszystkie łowickie podstawówki. Po drugie zakazać przyjmowania do pracy nowych nauczycieli w szkołach. Doprowadzić do zatrudnienia wszystkich pracowników likwidowanych placówek na minimum 1/2 etatu. Nie dopuszczać do przydziału jakichkolwiek godzin ponadwymiarowych. Ułatwić przechodzenie na wcześniejsze emerytury nauczycielom, którzy nabyli uprawnienia do świadczeń przedemerytalnych lub emerytur. Wspierać finansowo nauczycieli pragnących podjąć studia podyplomowe na poszukiwanych kierunkach, które zwiększyłyby możliwości znalezienia pracy. Prowadzić rozmowy z Powiatowym Urzędem Pracy na temat ofert zatrudnienia dla nauczycieli w innych miejscowościach. Podjąć współpracę ze Starostwem Powiatowym w sprawie zatrudnienia nauczycieli gimnazjów w szkołach średnich. Zmniejszyć w miarę możliwości finansowych miasta liczbę uczniów w klasach, co zwiększy efektywność nauczania i pozwoli na utworzenie większej liczby oddziałów. Zatrudnić nauczycieli posiadających odpowiednie wykształcenie w przedszkolach miejskich. I na koniec ostatnie zdanie. Realizacja tych zamierzeń niewątpliwie pozwoli na łagodne zmiany w sieci łowickich szkół, nie wiążące się ze zwolnieniami nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Z poważaniem przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Łowiczu Witold Nocek. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania bądź uwagi? Nie widzę, zatem przejdźmy do opinii poszczególnych komisji. Opinię Komisji Społecznej przedstawi przewodnicząca radna Karina Sędkowska-Staszewska. Opinia Komisji Społecznej jest pozytywna. Opinia Komisji Mieszkaniowej i Socjalnej, przewodniczący radny Leszek Plichta. Opinia Komisji Mieszkaniowej i Socjalnej pozytywna. Dziękuję. Opinia Komisji Gospodarczej i Rozwoju Miasta, przewodniczący Krzysztof Olko. Opinia Komisji Gospodarczej i Rozwoju Miasta była pozytywna. Dziękuję. I opinia Komisji Budżetu i Finansów przedstawi przewodnicząca radna Zofia Wielęborek. Opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję. Przejdźmy zatem do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednogłośnie. Ja tak na stojąco, bo to... Ale to może, panie burmistrzu, proszę włączyć mikrofon. To włączę. Proszę państwa, bardzo dziękuję państwu. A dyrektorzy, słyszeliście o tym, że nie budzą wątpliwości wydatki na oświatę. Czasem faktycznie bardzo mieszkańcy w niektórych dzielnicach Łowicza bardzo konkretnie domagają się, żeby wreszcie drogę zrobić za 200, za 250 tysięcy. Ja bronię się często, że proszę państwa, jeżeli na drugi rok czy za 2 lata zrobimy ten fragment asfaltu na drodze, to się nic nie stanie. A jeżeli nie damy te 200-300 tysięcy do przedszkola czy do szkoły, to się może stanie i się tego już nie odrobi. I często też państwo słyszą takie moje też nasze opinie i tak jak powiedziałem, tu w tej sali się dobrze myśli o dzieciach, o przedszkolach, o szkołach i nadal się będzie myślało. I jeżeli będzie potrzeba dodatkowych pieniędzy, dodatkowych godzin, tak zwanych tam burmistrza czy jakich,
to na pewno przez te najbliższe dwa lata będzie tu zrozumienie, to już mówię do Państwa dyrektorów, zrozumienie na tej sali, no, z takim zapewnieniem Państwa. Także bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do drugiej, tej dodatkowej dzisiejszej uchwały, zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Łowicza dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. Przedstawi Pani Joanna Mostowska, dyrektor Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ten projekt uchwały, ta propozycja zmiany jest bardzo taka kosmetyczna. W uchwale, którą Państwo podejmowaliście 29 grudnia, w ostatnim paragrafie był zapis, że uchwała wchodzi w życie 14 dni po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. I rzeczywiście te zapisy uchwały z mocy prawa, z mocy zmiany ustawy o systemie oświaty obowiązują od 1 stycznia, ale nadzór prawny, Regionalna Izba Obrachunkowa, która kontrolowała tą uchwałę, zwróciła się do nas z prośbą, żebyście Państwo wykreślili zapis, czyli tą ostatnią część zdań, znaczy paragrafu, razy z mocą obowiązującą od 1 stycznia, ponieważ w tej chwili nadzór prawny stoi na stanowisku, że takich zapisów nie powinno się umieszczać w uchwale. I to jest tylko i wyłącznie taka zmiana. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5. Zamykam obrady 35. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu. Szanowni Państwo, ale to nie koniec naszego spotkania, bo Państwo, którzy są gośćmi, to oczywiście mogą zostać, ale jeśli mają Państwo inne obowiązki, to nie ma takiego obowiązku. Natomiast radnym w informacji o sesji była przesłana informacja dotycząca systemu e-sesja. Jest dzisiaj z nami przedstawiciel firmy, który chciałby ją przedstawić. Proszę, radny Mariusz Siewierski. Panie Przewodniczący, ja bym zaproponował 5 minut przerwy, bo my mieliśmy komisję w trybie ciągłym i od razu sesję, także może chwilę oddechu, dobrze? Dobrze, to umówmy się naprawdę na 5 minut, to o 16 wznowimy. Czy wznowimy? Nie wznowimy, tylko o 16 usiądziemy i będziemy.